Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Craft Iza, czyli Izabela Dab. Witam Was serdecznie na kolejnym filmie, w którym pokażę album. Album jest prawie że skończony, bo no wstyd się przyznać, ale nie ma wyklejonych w środku okładek. Ja to zobaczyłam tak naprawdę, kiedy zaczęłam nagrywać. I mówię, no dobra, ale już mam wszystko przygotowane, usiadłam do tego nagrywania, no to już to nagram. No trudno, no pokażę Wam niewyklejony środek. Album jest taki nie za duży, nie za mały, a w sam raz. To jest mój projekt kwietnia. Ja wiem, że mamy czerwiec. On ma wymiary okładki 8¾ na 6 i... Okładka jest na 6¼, czyli w długości, znaczy wysokość jest 6¼, długość 8¾, czyli to jest 22 cm na 16, a karty są mniejsze, bo karty mają 19 cm na 14, nie, na 15. Więc no taki album średnich rozmiarów. No i tak jak powiedziałam, niewyklejone jeszcze okładki, ale to wiecie, nie przeszkadza, żeby pokazać sam album. Album jest oprawiony w płótno szare, natomiast na wierzchu ma bardzo dużą, na całą prawie szerokość i długość albumu, tutaj po kawałeczku tylko zostało, ramkę, która jest obita w płótno i ona tutaj chyba... Bo nie, o tak. I ona ma tutaj możliwość włożenia zdjęcia. To nie jest folia, tylko kartka. Kto mnie zna i kto jest ze mną już jakiś czas na kanale, to wie, że ja nie cierpię folii do bindowania. Ja nie umiem jej wiecie, zagiąć, tak żeby była prosto, nawet jeśli robię bigowanie na tablicy, to zawsze mi coś wyjdzie krzywo, pęka, nie mogę jej potem przykleić, nie cierpię folii, ale kocham kalkę. A spod tej kalki bardzo dobrze widać zdjęcie, więc naprawdę nie ma się co przejmować tym, że to nie jest folia, tylko kalka. Na okładce, tak jak mówiłam, album jest wykonany z kolekcji czytelniczej z Craft O'Clock, czyli Lovely When You Read. Ja mam nadzieję, że to już jest ostatnia moja praca z tą kolekcją, bo mamy już nowe kolekcje i ja już pracuję z nowymi kolekcjami i bardzo bym chciała zacząć w końcu pokazywać te prace z nowymi kolekcjami, ale to jeszcze chwileczka. No i na okładce mamy czytającą dziewczynę, prawie jak ja, tylko mam krótkie włosy, pinokle, książka i napis łap szczęście. No i w środku mamy dwa rodzaje kart. Karty połączone są na łódeczki, nie na żaden hidden hinge, ani na żaden stack the deck, po prostu na zwykłe, proste łódeczki, łączenie łódeczkowe. On się rozłoży na płasko, no bo jest obity w płótno, więc albumy płócienne fajnie się rozkładają. Na pierwszej stronie, i to jest pierwszy typ strony, gdzie użyłam sznurka. Na pierwszej stronie mamy taką rameczkę, bez folii, bez kalki, podbitą tylko, wiecie, papierem z kolekcji, ale można tutaj sobie spokojnie wsunąć zdjęcie. Tu będzie można włożyć zdjęcie 10x10, jeśli się nie mylę. Tak, ramka jest 10x10, więc no 10x9,5, więc wejdzie spokojnie zdjęcie, troszkę przecięte, ta dziesiątka. Jeśli słyszycie teraz odgłosy kłótni mojego syna z moim mężem i nawalanie naczyniami, to bardzo Was przepraszam, ale oczywiście kiedy ja nagrywam, to w domu dzieją się dantańskie sceny po prostu. Otwieramy klapkę w lewo i klapkę w prawo, klapkę do góry i klapeczkę w dół. I tutaj mamy prezentację cudownej kolekcji i napis Nigdy się nie poddawaj, który jest ukryty troszkę, nie potrzeba tam przyklejać zdjęcia. Ja w niektórych miejscach
dołożyłam maty. Nie wiem, czy tagi, ale tagi też, ale przede wszystkim maty na zdjęcia, więc będzie można spokojnie sobie tutaj powkładać różne rzeczy, również zapisać, a nie tylko powkładać zdjęcia. Przesunę trochę, ruszę trochę kamerą, przepraszam, bo sobie ruszyłam statywem. Tu mamy kolejną ramkę, za którą też można, ramkę, która jest kieszonką. Można sobie włożyć tutaj jakieś fajne zdjęcie, czy nawet kilka. Druga strona, druga karta i druga strona jest w innym stylu, czyli nie ma sznurków. Czyli na jednej jest sznurek, a na drugiej nie ma sznurka. Tutaj mamy dwie kieszenie, do których włożyłam maty. Z jednej strony można przykleić zdjęcie, tu też oczywiście można przykleić zdjęcie, takie dochodzące do napisu, jak sobie tam ktoś lubi przycinać. I w tym albumie, w tych drugich stronach, wykorzystałam to, co tygryski lubią najbardziej, czyli ścinki. I wszystkie te maty oraz kieszonki oklejone są właśnie w ten sposób, że oklejone są ścinkami, czyli z tego odpadu, który dostawał z karty, a pracowałam na kolekcji 20x20, użyłam tutaj i teł, i samej kolekcji, a z tych resztek postanowiłam przygotować maty, które nie, no, z tych resztek postanowiłam przygotować takie maty i okleić te maty tymi właśnie resztkami. A to jest najpiękniejsze tło, jak dla mnie pobite lustro, jak dla innych moich koleżanek murek. No i druga strona tej karty w bardzo podobnym stylu, czyli tło i mata, taka ramkowa mata tym razem, też z napisem tutaj akurat mi wielkie marzenia, a tutaj ta mata mi się, wiecie, wysuwała, nie? Jak ruszałam tym albumem, to się wysuwała, no więc tutaj przykleiłam grafikę, żeby to przytrzymać. I teraz jak włożymy tutaj jakąkolwiek jeszcze matę, no to tutaj nic nie wypadnie, no bo ta grafika to przytrzymuje, ta kompozycja z tych grafik. I to też ścinki, i to jest oczywiście sposób oklejania tych mat, robienie tych ramek i w ogóle wykorzystywanie tych pasków ścinkowych. Mi ostatnio Renia pokazała, że w Craft O'Clock to są w ogóle te paski, nie? I nie potrzeba ścinek z kolekcji, bo na kartach w kolekcji 30x30 z jednej strony jest nazwa kolekcji, producent i tak tam, wiecie, wszystkie parametry papieru, natomiast z drugiej strony jest pasek, który świetnie można wykorzystać właśnie do takich oklejanek i do takich ścinków. No i oczywiście to jest inspiracja od Scrap Queen. Scrap Queen wykorzystuje te ścinki w sposób fenomenalny, naprawdę fenomenalny, i to nie jest mój pierwszy album, gdzie ja użyłam tego rozwiązania. Tutaj mamy kolejną stronę z zamknięciem na sznurek. Oczywiście, że przykleiłam, znaczy przebiłam papier, przykleiłam wszystko, potem się zorientowałam, że nie okleiłam tego, ale to nie przeszkadza, z drugiej strony jest oczywiście pooklejane. I tutaj też mamy ramkę. Ta ramka jest też zrobiona z tych właśnie ścineczków. Czy ja to tutaj przykleiłam? No oczywiście, że tak. No i tutaj można oczywiście włożyć zdjęcie, czy też tak przykleić to zdjęcie, po prostu nie wkładać w tą ramkę. Otwieramy klapkę w lewo. O matko, myślałam, że czegoś znowu nie okleiłam, a to tylko mata, tylko że niestety popisana. Otwieramy klapeczkę w lewo, mamy dodatkową klapkę. No tutaj już, jak pokazałam, wkładamy pod grafikę nie do końca podklejoną matę. Otwieramy ją dalej w lewo i mamy znowu przepiękną prezentację, znaczy prezentację przepięknej kolekcji, a nie przepiękną prezentację, tylko prezentację przepięknej kolekcji. No i teraz jak tutaj te klapki zamykamy, to ta część tych grafik tutaj jest widoczna, a klapka jest przygotowana do zdjęcia 10x15, tak? Tak. Klapki i ramki i te maty to są maty do zdjęć 10x15. Można je oczywiście przyciąć do takiego rozmiaru, jaki nam się żywnie podoba, ale generalnie zamysł był zdjęć 10x15. No i przekładamy na kolejną stronę i też mamy sznurek.
Jak mówię, jedna karta jest sznurkowa, a inna z innym rozwiązaniem. I mamy klapeczkę podnoszoną do góry, która jest ramką, ale ramką oszukaną, ponieważ nie włożymy do niej zdjęcia. Jeśli chcemy mieć tutaj w tej ramce zdjęcie, to musimy je po prostu podkleić od spodu. I to jest ramka na zdjęcie 9x13. I w ten sposób możemy przykleić dwa zdjęcia, tak? Bo możemy jedno zdjęcie przykleić z tej strony, a drugie zdjęcie spokojnie z tej strony. Tutaj mamy znowu klapkę otwieraną w dół. Tu mamy jeszcze miejsce na zdjęcie, a z boku zrobiłam taką kieszonkę, do której włożyłam też tymi ścinkami oklejoną taką niedużą mapkę z napisem bądź odważny. To raczej jest miejsce, żeby sobie coś zapisać, niż miejsce, żeby przykleić tutaj zdjęcie. Chyba że mamy akurat takie nieduże zdjęcie, które chcemy sobie przykleić. To wszystko otwiera się jeszcze w lewą stronę. Tutaj w środku ja nie oklejam papierem z kolekcji tych wszystkich klapek. I tu mamy znowu przepiękną prezentację. Przepiękną prezentację przepięknej grafiki i kieszonkę, która jest bellybandem, czyli pewnie miała być kieszonką, a jest bellybandem, bo pewnie tutaj zapomniałam odkleić taśmy. I można sobie tutaj włożyć jakieś zdjęcie. Patrzę teraz, że tutaj nie za bardzo spłaszczyłam sznurek i muszę to tutaj poprawić, bo tutaj się wydarzyła mała tragedia. Zawiązujemy wszystko, żeby nam klapki nie latały. A jeszcze chyba, oczywiście, że tak. Oczywiście, że nie pokazałam, że tutaj jest też klapka. No, czyli na tej drugiej stronie też mamy klapkę. Czekajcie, mocniej to wsunę, żeby mi to nie wypadło. Mamy też klapkę otwieraną w bok. I tutaj na tej klapce jest prezentacja kolekcji. A tutaj mamy niepodklejoną do końca grafikę, za którą możemy włożyć zdjęcie. Natomiast tutaj mamy ukośną kieszeń, która nie jest jedną kieszenią, tylko jest dwoma kieszeniami połączonymi. I w środku jest też jedna mata z napisem chwytaj chwilę. I tak, nie oklejone ścinkami, a już po prostu papierem z kolekcji. Ta strona jest bardziej taka, wiecie, zielona niż granatowa w środku, żeby po otwarciu to się tak w miarę tutaj, wiecie, komponowało i wyglądało. Natomiast tutaj powtórzone są kwiaty, tu jest grafika i tutaj są kwiaty, więc też moim zdaniem elegancko do siebie pasuje. No i idziemy do ostatniej strony. Tutaj na pierwszej klatce jest mata Twórz sztukę i umieściłam ją w takiej kieszonce. No i tutaj mamy klapkozę, czyli otwieramy klapeczkę w prawo. Ona jest oklejona, ponieważ tutaj jest magnes. To słychać na pewno, nie? I tutaj mamy też oklejoną klapkę z miejscem na zdjęcia. Otwieramy ją w lewo i tu mamy bramę. W środku możemy przykleić zdjęcia. Oczywiście tu też nam nikt nie zabroni przykleić zdjęć, ale to szkoda tego papieru. No i tutaj też mamy tą kieszonkę wyklejoną ścinkami, do której możemy włożyć mnóstwo różnych rzeczy, jeśli tylko mamy na to ochotę. I ostatnia strona, boczna kieszeń, w której jest też wyklejona w podobny sposób mata na zdjęcia z napisem rozwiń skrzydła, no i tak oklejony papierem z kolekcji. No i teraz muszę tylko jeszcze okleić te strony oczywiście tego albumu i wyjąć tą popisaną matę, bo ten album będzie prezentem dla pewnej dziewczynki, która lubi takie rzeczy, czyli lubi takie rzeczy, właśnie takie rękodzielnicze, lubi albumy, lubi zdjęcia, robi tych zdjęć sporo, więc będzie miała swoje miejsce do ich przechowywania. No dobrze, to jest moja propozycja własnego mojego projektu kwietniowego. W maju nie widzieliśmy się dużo, teraz w czerwcu mam nadzieję to trochę nadrobić.
Mam też nadzieję, że YouTube nie podnie mi zasięgów i że te filmy będą do Was dochodzić. Ja oczywiście wrzucam na swoje media społecznościowe, że się pojawia nowy film. Mam nadzieję, że nie uciekniecie z tego kanału po takiej przerwie. Wracam też do planowania i do rozmów na temat planowania, bo nie tylko do samego planowania, ale też do rozmawiania o planowaniu, czy nieplanowaniu, czy odpuszczaniu, czy nieodpuszczaniu. No, czyli wracamy na stare tory, jakby powiedział to klasyk. A na dziś to wszystko. Dajcie znać, co myślicie o takim albumie, o kalce zamiast folii. Czy Wam się podoba ta kolekcja? Co Wy zrobiłyście, czy zrobiliście z tej kolekcji? Jak Wam się z nią pracowało? No i przede wszystkim, jak Wam się podobają nowe kolekcje Craft Clock? Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Zapraszam Was serdecznie do polubiania filmu, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, i do zostawienia jakiegoś komentarza na dole. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa.